Dzień dobry. Jeżeli mamy fotowoltaikę, to czy warto kupić jest samochód elektryczny? To będzie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Można śmiało powiedzieć, że wszyscy posiadacze paneli fotowoltaicznych posiadają samochód. Samochód wymieniamy co 5-7 lat, więc w ciągu trwania życia naszych paneli będziemy mieć 3 do 4 nowych samochodów. Zapewne każdy z nas zastanawia się, czy warto kupić samochód elektryczny. Mamy swój prąd, więc dlaczego dzięki temu nie zaoszczędzić na paliwie? Ile prądu potrzebuje samochód? Jakiej wielkości instalacja fotowoltaiczna zaspokoi nam potrzeby samochodu? Oraz jaki typ auta elektrycznego wybrać? Między innymi na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Samochody możemy podzielić na samochody z silnikami spalinowymi, czyli te powszechnie znane, samochody hybrydowe, czyli samochody, które posiadają silnik spalinowy jako główny napęd oraz silnik elektryczny umożliwiający jazdę na małych dystansach do 2-3 km tylko na silniku elektrycznym, ale dzięki temu przy różnych trybach jazdy możemy uzyskać dość dużą oszczędność w paliwie, zwłaszcza w mieście, w jeździe miejskiej. Samochód hybrydowy plug-in, PHEV, samochód, który posiada tak samo jak wcześniejszy samochód silnik spalinowy, ale posiada też dużo większej pojemności baterie, umożliwiające jazdę w trybie elektrycznym już na dystansie od 50 do 80 km. Baterie te możemy ładować z gniazdka elektrycznego. I ostatni typ samochodu, samochód elektryczny, czyli auto posiadające tylko napęd elektryczny, który możemy ładować w domu oraz możemy ładować w specjalnych stacjach ładowania. Jeżeli chodzi o możliwości dystansu przejechania tymi samochodami, samochód spalinowy to wiadomo około 600 km, samochód hybrydowy mniej więcej ta sama odległość też 600 km, samochód hybrydowy plug-in, tutaj możemy dodać mniej więcej 100 km więcej, ponieważ możemy też zacząć jazdę na silniku, wykorzystując naładowanie akumulatora. I samochód elektryczny, tutaj mamy mniej więcej dystans do 400 km. Jeżeli chodzi o ceny samochodów, skorzystałem z niemieckiej strony firmy Kia. Niro hybryda kosztuje 27 tysięcy euro. Plug-in hybryda 34 tysiące euro, elektryczne Niro 35 290 euro. Pojemność akumulatorów, jeżeli chodzi o Tesle, to 75 kWh. Na stronie elektrowóz.pl mamy zestawienie poszczególnych cen samochodów elektrycznych. Rzeczywiste zużycie prądu przez samochód elektryczny mam na przykładzie samochodu Tesla z filmu umieszczonego na YouTube na mocny vlog. Te wszystkie informacje zawarłem w tabelce. Mamy rodzaj samochodu. Umieściłem na górze, na początku i na końcu samochód trochę mniejszy firmy Kia, ale spalinowy oraz samochód trochę większy firmy Kia, też spalinowy. Cena, orientacyjna cena, tak jak pokazywałem ze strony niemieckiej, ze strony polskiej. Zużycie paliwa, jest to oficjalnie podana ilość na tej stronie. Zużycie prądu, cena paliwa, założyłem 5 zł za litr, cena energii elektrycznej założyłem 60 groszy za kilowatogodzinę, sumaryczny koszt przejechania 100 km każdym z tych samochodów. Założyłem tutaj, że rocznie użytkownik przejeżdża 20 tysięcy km, co kosztuje taką wartość. W ciągu 7 lat, bo tyle będziemy używać nasz nowy samochód, koszt przejechania kilometrów wyniesie tą wartość. I na końcu w tabelce mamy sumę, czyli koszt zakupu samochodu plus koszt jego eksploatacji, ale tylko tej eksploatacji w formie paliwa.
paliwa i prądu. I widzimy, najtaniej 102 tysiące złotych wyszedł nam samochód o napędzie tylko spalinowym, Kia Stonic. 136 tysięcy złotych wyszedł nam SUV Sportage, Sportage. Też tylko samochód spalinowy. A jeżeli chodzi o samochody typu hybryda, hybryda plug-in i tylko elektryczna Eniro. Tutaj mamy zwykła hybryda 156 tysięcy, a samochód plug-in i Eniro 165 tysięcy złotych. Czyli to jest najdroższy wariant. Jeżeli dystans zwiększymy do 30 tysięcy kilometrów rocznie, sytuacja będzie podobna, jeżeli chodzi o najtańsze samochody, czyli Stonic spalinowy i Sportage, to są najtańsze warianty w tym momencie, a jeżeli chodzi o auta hybrydowe i elektryczne, tutaj cena się mniej więcej wyrównała, jest około 173 tysiące złotych. Jeżeli wydłużymy czas eksploatacji do 10 lat, to w tym momencie widzimy, że SUV spalinowy kosztuje nas najwięcej 200 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o samochody, to elektryczny Eniro jest najtańszy, 180 tysięcy złotych pełny koszt. No ale oczywiście mniejszy Stonic 150 tysięcy złotych, czyli tutaj cały czas wygrywa samochód o napędzie spalinowym. Jak wygląda zapotrzebowanie na energię elektryczną? Jeżeli cię przyjąłem, jako przykład przyjąłem Teslę, ale każdy inny samochód elektryczny ma bardzo zbliżone spalanie energii elektrycznej, bo to są bardzo podobne silniki, bardzo podobna technologia działania. Z filmu, który na początku widzieliśmy, Tesla zużyła niecałe 16 kWh na 100 km. Jeżeli założymy sobie, że dziennie będziemy chcieli przejechać 100 km samochodem elektrycznym, czyli zrobimy rocznie 36,5 tysiąca km, to potrzebujemy 5756 kWh rocznie prądu. Żeby tą ilość prądu uzyskać, potrzebujemy panele o mocy 6 kW-pików. Czyli dość nieduża ilość paneli, mieszczą się one nam spokojnie na naszym dachu. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, o moc, którą musimy uzyskać z gniazdka, to jest 1,6 kW, czyli nie jest to duże obciążenie energetyczne naszej sieci domowej. Jeżeli będziemy chcieli naładować Teslę do maksymalnej pojemności, czyli przygotować ją na dłuższą trasę, bateria ma pojemność 75 kWh. Założyłem, że czas ładowania to jest 12 godzin, czyli w tym czasie chcielibyśmy całkowicie rozładowany samochód naładować do pełna. Wtedy prąd ładowania, prąd, który musielibyśmy dostarczyć w gniazdku elektrycznym, wynosi 6,5 kW. Jest to dość duży prąd i tutaj jednak potrzebne byłoby już gniazdko tak zwane siłowe, trójfazowe. Koszt naładowania Tesli do pełna, czyli tych 75 kWh, to jest 45 zł. Umożliwi nam to przejechanie około 400 km. Podsumowując, w tym momencie nie opłaca nam się kupować samochodu ani elektrycznego, ani samochodu hybrydowego, chyba że faktycznie będziemy przejeżdżać w ciągu roku dystans około 30 tysięcy kilometrów i będziemy ten samochód chcieli eksploatować przez 10 lat. Podsumowanie samochodu elektrycznego na przykładzie Tesli. Potrzebna ilość kilowatogodzin do przejechania 100 km 16 kWh. Koszt 16 kWh to jest 9,60 zł. Tyle nas kosztuje przejechanie 100 km samochodem elektrycznym. Jeżeli chcemy naładować do pełna samochód typu Tesla w 12 godzin, pobór prądu wyniesie 6,5 kW i w przypadku gniazda trójfazowego potrzebny jest nam 10 A na fazę. Roczny
koszt prądu przy przejechaniu 20 tysięcy kilometrów samochodem elektrycznym 1920 zł. Roczny koszt paliwa przy samochodzie z tradycyjnym spalinowym przy cenie 5 zł za litr i spalanie 7 litrów na 100 km na tym samym dystansie 7 tysięcy zł. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Na dole filmu oczywiście są wszystkie linki do stron, do których tutaj mówiłem, pokazywałem je. Do usłyszenia.